Cześć, ja jestem Viper i zapraszam na kolejny materiał z cyklu GeForce Now Rise of the Tomb Raider. No i teraz mamy przed sobą nie lada zadanie. Musimy wysadzić, widzicie tutaj ten posąg. I za tym posągiem jest taka podpora drewniana i musimy tam zrzucić prawdopodobnie ładunki wybuchowe i je po prostu i do nich strzelić, tak żeby eksplodowały. No i ciekaw jestem. To możemy sobie włączyć. No i właśnie, tam musimy się dostać. Prawdopodobnie tam będą te ładunki. No, może przejdziemy sobie właśnie tędy. O kurczę, jeszcze widzę. W zasadzie słyszę. Jakieś strzały. Tych ciał tutaj nie mogę przeszukać. W takim razie przejdziemy sobie może tędy. Ale coś już tutaj widzę. No i zawsze to kilka punktów więcej, jakby nie patrzeć. I tutaj chyba mogę zejść. A mogę tędy przejść w ogóle? It has to be the natives wearing old armor or some shit, but it's them. You fooling yourself? I'm in a flanking position. Roger that. No i co? Odleczymy się jeszcze trochę i teraz już będę mógł ich przeszukać, tak? Ewentualnie jeszcze uzupełnię amunicję. No w zasadzie szybko się z nimi rozprawiłem. Tego to ja nie chcę. Got to be more Greek fire vessels I can use. Just got to find them. W zasadzie co mi to dało, że się tutaj znalazłem? To jest pytanie. Ale mogę sobie przejść tutaj w każdym bądź razie. Sulfur. This must have been where they prepared the raw ingredients for Greek fire. Got to be more Greek fire vessels I can use. Just got to find them. Czy ja w ogóle mogę tędy się wspiąć w jakikolwiek sposób, ale chyba nie wydaje mi się. Ale tu mam drabinkę. Dobre i to. Wspinaj się, wspinaj się, nie ociągaj się, moja droga. Got to be more Greek fire vessels I can use. O, proszę, just got to find proszę, them. Proszę, proszę, proszę. Więc może. More Greek fire vessels. So many of them. Bo muszę się przedostać na drugą stronę, coś mi się zdaje. Don't think I've cracked this yet. I'll have to come back. Ale jak to zrobić?
Albo po prostu może na razie przejdę sobie tutaj. Chociaż nie wiem kompletnie, co mnie tutaj czeka. Tego rozwalić chyba nie mogę. Ale... A, no i w ten sposób mogę się przedostać na drugą stronę. Pięknie. Kurde, już myślałem, że spadnie. Got to find a Greek fire vessel first. Co mi to dało, że ja tak zrobiłem właśnie? Chyba sobie tylko zaszkodziłem w ten sposób, ale już wygasło wszystko, to co spadło. A ja teraz... Don't think I've cracked this yet. I'll have to come back. Wróć, wróć, wróć. Mamy amunicję, okej. Czy to była dobra decyzja? Tak jest! A więc wracamy z powrotem. Tutaj. Tak, użyjemy z powrotem łuku. Puścimy sobie... Tak, ustawimy się, żeby... Ciekawe, gdzie ta beczka... If I could use the water somehow. Spróbuję teraz to zrobić. Nie da się, ale jasna. Kurde, co ja muszę zrobić, żeby tą beczkę nakierować? A może ja powinienem stanąć koło tego słupka? Może zaraz, może zrobimy to w ten sposób. No, stanę koło tego słupka. O właśnie. Ta beczułka sobie tam. Jeszcze dalej, jeszcze dalej. Jak najbliżej. No i kolejna pora runęła. Just got to take out the remaining supports. Moja droga, to jest raczej oczywiste. A teraz muszę się udać na tamtą stronę, tylko... Podpłyniemy sobie może. Ciekawe, czy ja tędy się tutaj wespnę na te... Ten murek, powiedzmy sobie. Niestety nie. No jeśli nie, no to podejrzymy tutaj do schodów i tutaj teraz sobie przejdziemy. A, już przypominam sobie, co to będzie za zagadka. To jest coś takiego. W zasadzie nie wiem, jak to nazwać i co to jest.
Czy ja powinienem tutaj wypuścić drugą beczkę? Patrzmy, niech ona tutaj sobie podtoczy się. Okej. Może przejdę sobie teraz tutaj. O właśnie. No i tak, i szale się wyrównały. Spróbujemy teraz zrobić coś takiego. No i udało się. I co teraz? A zaraz. Może ja jeszcze tutaj się rozejrzę. Bo coś tutaj. There's more vessels in there. Should be able to pull them out. Ale jak widać chyba same szczury. Czy ja powinienem ją wysadzić? Czekajcie, może przejdę tutaj w tą stronę. Żeby mieć lepszy widok. I tak, jeżeli wysadzę tamtą beczkę, to tutaj mi się to opuści. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Co ja powinienem tutaj zrobić? Przeciąć tą linę? Tak jest! Popchnij to! I to będzie już ostatnia podpora. W lewo. Brawo. A kurde. Aj kurcze. Ale żem schrzanił tutaj kompletnie, naprawdę. Jeszcze raz. Ale co jest grane? Dlaczego ona dostała? Oh God!
Kurczę! Dobrze, że nie zaczynam od początku. Trochę bliżej doskoczyłem prawej strony. Ale kurczę no. No niebywałe. Za późno naciskam jeden przycisk, to trzeba przyznać. Muszę to zrobić trochę wcześniej. Właśnie. Uciekaj, moja droga, uciekaj! Już myślałem, że po tobie. Wreszcie się udało. Jacob, I made it. I'm out. Lara, thank God you're all right. Bring the Atlas to me and our observatory in the mountains. I'm on my way. Pokaż nam się, jak ty wyglądasz. No nie wydajesz się osobą, która przeszła przed chwilą taki ostrzał. Płyńmy po prostu przed siebie. Czy w lewo? W lewo. Jest, wreszcie. Już myślałem, że się utopi, no. Ale widać, kurczę, że ty mokra jesteś cokolwiek? No nic, kompletnie nic. Jak szybko otwieramy zamki teraz. A z tej strony tutaj chyba już nic nie ma. Lara! Lara, are you up there? Jonah, is that you?
Jonah, what are you doing here? Where are you? I'm up here in some kind of fortress. You can thank Jacob. His people picked me up half dead out on the tundra. I can't believe you came after me. Is that so hard to believe? I told you I got your back. I couldn't leave you out here alone. I'm on my way up to you now. Don't go anywhere. I hadn't planned on it. Be careful out there. Jeszcze sobie zerknę tutaj w opcje, wiecie, bo coś mi tutaj się nie podoba. Głębia, poziom detali, wszystko mamy na maksa. Rozmycie w ruchu, to byśmy sobie wyłączyli. Ziarnistość obrazu, no jest wyłączona, a mi się zdawało, że... No ale nic, dobrze. Coś jeszcze mogę tutaj uzyskać? Ewentualnie, no mamy się kierować w ogóle w przeciwnym kierunku, ale... Ale spójrzmy tutaj na panoramę tego miejsca. No trochę jest przymglone z tego co widać. No ale trudno. No pięknie to współpracuje, naprawdę. Dobra, koniec podziwiania widoków. Teraz może skupimy się na naszym celu. To nie jest nasz wróg bynajmniej. Lara, glad to see you're still with us. The invaders are spread all over. Oh. If you can lend a hand, you're always welcome. Tego tutaj się nie spodziewałem. Może jeszcze punkty przy okazji zabierzemy, które przeoczyłem przed chwilą. A, zobaczcie, ja muszę... O, właśnie w ten sposób. Obedrzemy brzuskę ze skóry i z gałęzi. Nie wiem, zobaczcie jak to tutaj te efekty wyglądają. No coś tutaj jest nie tak. Nie wiem czy to jest błąd w grze. No, dziwnie to wszystko tutaj wygląda, to igliwie tutaj przede mną. Spadaj tutaj. No właśnie. No ale nic, no będziemy na razie kontynuować. Może przy następnym uruchomieniu gry to się tutaj wszystko naprawi, mam nadzieję. Tymczasem chyba mogę przejść bezpośrednio przez to źródło. Tak jest. A, pięknie. Co tu mamy? The hilt of an ancient dagger. Rękojeść pradawnego sztyletu. Niezbyt interesujące, trzeba przyznać. Aktualizację mapy za to mamy. No i przy okazji obóz. I mamy dwa punkty umiejętności. Could it be the deathless one Sophia spoke of? And if so, what part do they have to play in all of this? No i teraz tak. Zobaczmy awanturnika. But for now, I'm just relieved. Jonah's alive. Mistrz uników.
bo możliwość błyskawicznego zabicia opancerzonego wroga poprzez naciśnięcie w idealnym momencie przeciwko jak fajnie, tutaj. Krótkotrwałe zwiększenie odporności na obrażenia zadawane przez wrogów po opatrzeniu ran podczas walki. Potrójny strzał. To by było fajne. Możliwe przy przybliżonym widoku i w pełni napiętym łuku. No dobra. A jeśli chodzi o broń, to tutaj mamy strzelbę. Tutaj mamy jeszcze jakiś zwiastun zagłady, ale to... Tutaj mamy obrażenia większe przy strzelbie. Szybkość przeładowania nam się zmienia, obrażenia... O, tutaj mamy obrażenia większe, no fajnie. No i dobra, i gra nam się zapisała i teraz możemy sobie zobaczyć, w którą stronę ja muszę iść. Przy okazji zioło. Jonah! Co ona jest? You look terrible. Terrible, but happy. I was right, Jonah. Dad was right. The divine source is real. I wish he was here to see this. He'd be proud of you. Sophia told me what you've done for her people. Lara, it's good to see you, Sophia. Jacob is waiting for you in the observatory. Found it. The founders of Gatesh were skilled craftsmen. They used this place to hew the Atlas. Jonah, try those chains. Got it. Nie wierzę, że to jest koniec gry. Incredible. They must have used this to plan the construction of the city. Like ancient blueprints. Exactly. Everything radiates out from this point. That puts the center of the city under the lake. But, something's not right. The cathedral, where the Atlas was, it's on the wrong side of the map. Keep rotating it! Stop! That's it! Gatesh isn't under the lake. It's under the glacier. The divine source must be there. How the hell are we gonna get through all that ice? Wait. This path here leads into the city. The cathedral is there, and the tower on the other side. That means the entrance to Gatesh must be... here. The entrance to Gatesh is here. You knew.
kurczę. Spodziewałem. Lara. Oh no. We don't have much time. It won't be long before Trinity discovers the location of the source. But I have to go after Jonah. Even if it means giving up the truth you came here to find. He risked his life to come here with me. I almost lost him once. Not again. Then go. Do what you must. Jonah is alive. They must be holding him in the old Soviet gulag. I never wanted to go back to that terrible place, but I can't leave him in Trinity's hands now. Jonah, hold on. Sophia, are you there? Lara! Are you all right? I'm up by the old copper mill overlooking the gulag. I'm about to go in after Jonah. I know the spot. We hid a stash of weapons near where we first attacked Trinity. You might find them useful. Thank you, Sophia. I'll see you when I get out. Strzały wspinaczkowe z szerokim grotem. Strzelaj strzałami, po których można się wspinać w miękkie drewniane powierzchnie, aby dotrzeć do nowych miejsc przed wystrzałem. Przytrzymaj RT, aż strzała będzie w pełni naładowana. No dobra. A jeśli jeszcze tutaj weźmiemy... Mamy punkt umiejętności, no proszę. I ten ostatni tutaj. Proszę, mamy już wszystko. I have to get him back. Jeśli chodzi o awanturnika, oczywiście. Let him die here. Hang on, Jonah. Właśnie o to chodziło. Ach, kurde. A jeśli wezmę tak? Też nie mogę. Jest. Udało się. Jeszcze niżej, jeszcze niżej. Okej, okay. Jeszcze niżej. Okej. Okay. Teraz mogę się wspiąć spokojnie na górę. More propaganda. Ha!
Po co był ten przystanek, to nie wiem. Dobra, chwila oddechu. Coś mi się zdawało, że coś tutaj będzie, ale chyba się myliłem. Nie wiem, czy ja mógłbym w ogóle... Raczej tam nie przeskoczę, chociaż zobaczcie, tam mi się tli ogień. Tutaj tak... nie, tutaj to jest jakaś zwierzyna, ale tam jest na pewno ogień. Ale jak tam przejść? Może nie będę ryzykował na wszelki wypadek. A tymczasem... No dobra. Co dalej? W zasadzie, którędy dalej? No ale coś mi to miejsce przypomina. Już tutaj byliśmy, rzecz jasna. A już myślałem, że się Lara zgliczowała. Jasny gwint. Mam kolejny obóz. No, zakładam, że tutaj nic nie będzie do... Ale... Język rosyjski już prawie jest wyuczony, można powiedzieć. A jeśli chodzi tutaj o zakupy... Strój komandosa składający się z czarnego bezrękawnika, spodni moro i taktycznego wyposażenia. Stroje można zmieniać w obozie. Ciekawe. A to co, celownik laserowy do karabinu. No to może być fajne. Ciągarka linowa. Tłumik do pistoletu. No bardzo mnie to kusi, kurczę. Ale w sumie mamy od tego łuk. Tutaj mamy załamkę. Wiecie co? Celownik laserowy sobie weźmiemy. I co, chyba więcej nie mogę tutaj nic. O, jeszcze tutaj mamy ciągarkę linową, możemy sobie zainstalować.